Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. Panie dyrektorze, dzień dobry, słyszy mnie Pan? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, słyszę Pana bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Panie dyrektorze, uczniowie od teraz mają się uczyć na mocy rozporządzenia ministra edukacji tak jak przed przerwą, ale u Pana w szkole i pewnie w większości szkół również ta nauka była ciągła, czyli również odbywała się w poprzednich dniach. Oczywiście, że tak. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 roku uregulowało, można powiedzieć, pewne kwestie tego zdalnego nauczania. Już teraz realizujemy te zajęcia zgodnie z podstawą programową i możemy także oceniać w szkołach, także wszystko funkcjonuje bardzo podobnie, a jednak znacznie inaczej, aniżeli to miało miejsce przed tą pandemią. Nauczanie jest zdalne, ale musi być sprzęt i możliwości techniczne. Czy szkoła takie możliwości ma i przede wszystkim, czy mają je również uczniowie Pana szkoły? Tak, jak to mówią, do tanga trzeba dwojga. W tym przypadku zdecydowanie musi być ten drugi odbiorca przygotowany. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, z perspektywy szkoły, jak to wygląda, za chwilę rozwinę też, bo mamy takie dane, taką diagnozę zrobiliśmy, jak to wygląda z perspektywy rodzica. Bardzo proszę. Szkoła, czyli nauczyciele, którzy obecnie pracują z domu, są do tego przygotowani, bo w naszej szkole wszyscy nauczyciele mają dostęp do komputera, laptopa i do możliwości skorzystania z internetu. Jeśli takiej sytuacji by nie było, to była możliwość także u nas w szkole, że nauczyciel mógł wypożyczyć takiego laptopa ze szkoły i ja go użyczałem na czas tejże pandemii, czas tego znanego nauczania. I taka jedna osoba faktycznie była, ponieważ w domu ma też ona dzieci, które się muszą uczyć i tych urządzeń było troszkę mało. Także szkoła, nauczyciele są przygotowani do tego, żeby takimi urządzeniami operować, żeby wykorzystywać telefony, SMS, MMS, Messenger, Facebook, WhatsApp, te wszystkie komunikatory, które są dzisiaj ogólnie przyjęte za coś normalnego, szczególnie dla młodych ludzi, dla dzieci. No właśnie, a co z dziećmi? W 7 klasie. No, myślę, że dzieci w 7 8 klasie świetnie się tutaj też odnajdują w tej rzeczywistości internetowo-technologicznej całkowicie zmiany. Gorzej z tymi mniejszymi dziećmi, ponieważ uczniowie klas 1-3, a także oddziały 0, które u nas funkcjonują, no to tam musi być jednak opiekun prawny lub rodzic, który połączy się, który włączy takie urządzenie, czy uruchomi program, czy daną aplikację. Dlatego tutaj olbrzymia rola jest jednak rodzica, opiekuna prawnego. No i tu czasami bywają pewnego rodzaju trudności, kłopoty, bo nie każdy jest tak bardzo losny w nowych technologiach, nie każdy potrafi korzystać z tychże komunikatorów, które wymieniłem, nie każdy nawet korzysta chociażby z takich pakietów jak Office 365, które są też ogólnie dostępne i bezpłatne, podkreślę. A czy lekcje u Pana w szkole, teraz te wirtualne lekcje, odbywają się według takiego planu, jak to było, gdy dzieci do szkoły przychodziły? Czyli spotykacie się o godzinie 8 i są realizowane te wszystkie przedmioty, które są zapisane w planie? Czy to się wszystko pozmieniało? Niestety to wszystko uległo zmianie, a może niestety, w zasadzie myślę, że to też na korzyść. My jako Szkoła Podstawowa nr 6 wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i staramy się spełniać też i słuchać przede wszystkim, słuchać na zasadzie takiej informacji zwrotnej rodziców, tudzież uczniów. Nie można było tego zorganizować w ten sposób, że jeśli uczeń ma na 8 5 lekcji, kończy przykładowo 12:25 i w tychże godzinach mieć po kolei lekcje matematyka, polski, przyroda i tak dalej. To było nierealne do wykonania, dlatego nauczyciele się łączą poprzez to, że głównie tutaj głównym naszym kanałem jest e-dziennik Librus oczywiście, bo to jest taki nasz główny kanał. On działa? On oczywiście działa, choć bywają małe kłopoty, jak chociażby dzisiaj w godzinie, bodajże o godzinie 8 do 9, był kłopot, ponieważ po prostu cały Librus wisiał, ale już teraz wszystko działa płynnie i widzę, że jest zachowany przesył informacji i danych. No i tak jak powiedziałem,
myślę, że z tej strony szkolnej to my naprawdę jesteśmy przygotowani dosyć nieźle. Oczywiście są kłopoty, bo przecież pamiętajmy o tym, że nauczyciel często używa swojego prywatnego laptopa czy komputera, że nauczyciel wykorzystuje swój prywatny telefon, także korzysta z sieci internetowej, która jest jego prywatną. Natomiast na tą chwilę nie mam informacji, że są jakieś kłopoty z tego powodu. Nauczyciele się kontaktują permanentnie z uczniami i z rodzicami, ustalają, kiedy, w jakich godzinach się można połączyć, czy to poprzez lekcję krótką online, czy to poprzez przesył informacji, i wzajemnie współpracują, egzekwując pewne treści od siebie na zasadzie takiej naprawdę obopólnej współpracy. Czyli będą normalne pytania, normalne kartkówki, klasówki, oceny i tak dalej. Może nie normalne do końca, ale to wszystko jest to wykonywane oczywiście poprzez online. Można wykonywać testy. Taką świetną platformą jest Office 365, to jest darmowa platforma, na której się wystarczy zalogować. Takie loginy u nas mają wszyscy uczniowie z klas 4-8 i nauczyciele poprzez tą platformę wysyłają różnego rodzaju materiały, a jednocześnie uczeń po wykonaniu danego testu czy danego na przykład zadania do wykonania odsyła z informacją zwrotną, ile błędów popełnił, jak popełnił te błędy, gdzie, i z możliwością oczywiście poprawy. I na jaką ocenę zasłużył? Tak, i nawet sugeruje ten system ocenę zadanie czy dany test. Także jest sporo takich ciekawych narzędzi, myślę, które możemy, my się ciągle tego uczymy. Pamiętajmy, nie tylko my, ale także rodzice, bo są to rzeczy nowe, są to rzeczy niesłychanie niecodzienne i cieszymy się, że ta informacja zwrotna przepływa z jednej, z drugiej strony i my ciągle zbieramy te doświadczenia, które myślę z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę pomagają nam w tym, żeby funkcjonować jeszcze lepiej, jeszcze doskonalej, jeszcze sprawniej. Panie dyrektorze, ale największym wyzwaniem dla szkoły chyba będzie egzamin ósmoklasistów. Dzieci mają wrócić wedle dzisiejszego stanu po świętach wielkanocnych, czyli na dobrą sprawę na półtora tygodnia przed egzaminami ósmoklasistów. Stąd pytanie, czy dzieci, młodzież z ósmych klas jest do tego egzaminu przygotowana, a po drugie, jak ten egzamin pan przeprowadzi, jeśli się okaże, że ta przerwa z powodu pandemii będzie musiała być wydłużona. Biorąc pod uwagę to, że to rozporządzenie było, że 10 kwietnia mamy wrócić do szkoły, no 11 powiedzmy, ale potem jest przerwa krótka świąteczna i potem tak naprawdę mamy tydzień i egzaminy ósmoklasisty, bo 21, 22, 23 kwietnia to są 3 dni egzaminów ósmoklasisty. I teraz jak myśmy zadbali o tych najważniejszych tak naprawdę w tym momencie uczniów w szkole, ponieważ no przed nimi duży międzynarodowy test, tenże egzamin ósmoklasisty. Klasy ósme zostały otoczone szczególną opieką u nas i tutaj się skupiliśmy głównie, nie ukrywam, na przedmiotach egzaminacyjnych, czyli matematyce, języku polskim, języku angielskim, i na tych przedmiotach nauczyciele przykładają dużą wagę do realizacji powtórek, do realizacji pewnych utrwaleń tego, co będzie potrzebne na egzaminie ósmoklasisty. Tu jest permanentny kontakt nauczycieli przedmiotowców, matematyków, języków angielskiego i polskiego. I tu wychowawcy też oczywiście odgrywają dużą rolę, bo komunikujemy się nie tylko z uczniami, bo to już są, że tak powiem, to już jest młodzież, można powiedzieć, i się świetnie odnajdują w tym świecie interaktywnym, ale także z rodzicami, żeby ci rodzice byli też współodpowiedzialni za to, jak ten uczeń będzie przygotowany do tego ważnego w ich życiu egzaminu. Czyli panie dyrektorze, szkoła może przygotować dobrze w tych warunkach i skutecznie uczniów do egzaminów? Ja bym chciał jeszcze też powiedzieć, że nie wiem, czy dobrze, ale na pewno na miarę swoich możliwości, to na pewno, ale pamiętajmy też, że my dopiero jesteśmy drugi tydzień tak naprawdę w takiej sytuacji. A dotychczas realizowaliśmy w sposób płynny i rytmiczny całą podstawę programową. Także to dopiero są 2 tygodnie. Minister mówi wyraźnie, że wystarczą 32 tygodnie na realizację podstawy. My jeszcze spokojnie mamy 36 w roku, które możemy zrealizować, także jakby te 4 tygodnie są takie, które można stracić na różne rzeczy, chociażby jak na taką pandemię. Także na razie bym powiedział, że jesteśmy na dobrej drodze, robimy wszystko, żeby ci uczniowie byli zaopiekowani i zadbani w właściwą wiedzę, i tu kontaktujemy się z nimi na bieżąco, przekazując im informacje i egzekwując też od nich informację zwrotną, taką, jaką chcielibyśmy, żeby ona była, czyli żeby ta praca była systematyczna i permanentna w przypadku tych uczniów ósmej klasy.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję również bardzo pięknie. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Zostańcie w domu. Zostańmy w domu.